Hej, więc w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać moje urodziny, jak to wszystko wyglądało, ile za to zapłaciłam, jak to przebiegło, jak to zorganizowałam i tak dalej, więc zapraszam do oglądania. Więc dowiedziałam się w czerwcu, że mogę zorganizować urodziny. Dostałam na to finanse, dostałam jakby zielone światło do tego, więc przede wszystkim na początku zrobiłam listę gości, która oczywiście ulegała zmianie w trakcie tych 2 miesięcy ponad. Ponieważ urodziny mam 15 sierpnia, na samym początku czerwca się dowiedziałam. Łącznie było ostatecznie 46 osób. Chciałam iść w ilość osób, a nie w jakość. Tak jakby dziwnie to może zabrzmieć, ale chciałam, żeby dużo moich przyjaciół, znajomych się po prostu wybawiło, żeby zapamiętali ten czas, żeby to nie było jakieś, nie wiadomo, jakieś, nie wiem, księżniczkowate, ekskluzywne, luksusowe urodziny. Chciałam, żeby to po prostu była impreza, na której wszyscy będą się bawili. Każdy chyba robi 18 po swojemu i ja chciałam zorganizować ją w ten sposób. Więc zorganizowałam najpierw tą listę gości w czerwcu. Następnie zrobiłam sobie listę rzeczy, które należy kupić i mniej więcej obliczyłam koszta na ilość tych osób, więc na przykład był tam alkohol, zwykłe picie, jedzenie, pizza, tort, sprzęt, dekoracje do kupienia i szczerze mówiąc miałam na to ponad 2 miesiące, a zabrałam się praktycznie za to wszystko chyba kilka dni przed urodzinami. Kupiłam rzeczy dopiero kilka dni przed urodzinami, dekoracje kupiłam miesiąc wcześniej. Nie było to trudne do zorganizowania, ponieważ moja 18 była w świetlicy, w gminie naszej, za którą dałam 600 zł plus kaucja 300 zł zwrotna. Na szczęście nic się nie zbiło, nic nie uległo zniszczeniu o dziwo na tyle osób, więc kaucja została nam zwrócona. Alkohol kupiliśmy dość sporo, że nawet zostało bardzo dużo za 1000 zł, łącznie wyszło za alkohol z winem i tak dalej. Tort wyszedł 350 zł. Tort był ogólnie, mam nadzieję, że gdzieś tutaj wkleję zdjęcie tego tortu, piętrowy od mamy mojej przyjaciółki. Pozdrawiam. O nie, paznokieć znowu. Więc tort był w ogóle dla mnie taką jakby niespodzianką, ponieważ poprosiłam moją przyjaciółkę, aby go sama jakby zaprojektowała i współpracowała z mamą mojej przyjaciółki, więc ona wszystko załatwiała, jeśli chodzi o tort. Miałam również pomoc od rana, siedzieliśmy na sali w dzień urodzin i dekorowaliśmy balony, uwypełnialiśmy helem, pisałam karteczki z imionami, nazwiskami, kto gdzie siedzi, stół trzeba było zrobić, sprzęt podpiąć, zajęło nam to chyba niecałe 3 godzinki w 4 osoby, w 4 osoby, więc tutaj nie było jakiegoś większego problemu. Cała impreza w ogóle przeszła świetnie, ale miałam jedną tylko sytuację, a mianowicie miałam kupioną sukienkę z jakiejś firmy, z galerii mojej, nie pamiętam, Mojito czy Orsay. Szaro-niebieska sukienka, była tak piękna, kupiłam ją w promocji ze 180 na chyba 40 zł. Była tak piękna, suwak mi się popsuł dosłownie pół godziny przed wyjazdem na salę, gdzie mieli już być zaraz goście. Musiałam biec do galerii tutaj u nas handlowej i po prostu kupić nową sukienkę, no bo jakby byłam totalnie załamana tym faktem, bo ta sukienka była tak śliczna, poszłam w końcu w takiej obcisłej czarnej, no też była spoko, ale jednak to nie było to, musiałam mieć coś zastępczego. Dobra, przyszłam już na tą salę, koleżanka mi wyprostowała włosy, zaczęłam szykować jedzenie na stół, goście zaczęli przychodzić, dostałam wspaniałe prezenty od niektórych, taki mieli super pomysł, naprawdę kocham was i dziękuję wam za ten każdy prezent, bo to było naprawdę cudowne. Zaczęli się wszyscy bawić, tańczyć, po prostu śmiać się, tam jeszcze był dwór, był plac zabaw, wszyscy się bawili, nie było w ogóle żadnych kłótni, nie widziałam, żeby ktokolwiek miał jakiś problem o cokolwiek. Było tam tyle ludzi, że ja bym się spodziewała po prostu wszystkiego, absolutnie wszystkiego, a nic się nie działo. Pizzę zamówiłam kilka dni przed 18, tydzień chyba przed 18 poszłam do pizzerii, zamówiłam takie duże zamówienie, od razu to zapłaciłam, pizza przyszła o tych godzinach, o których chciałam, żeby przyszła. Wszyscy się najedli, oprócz tego na sali były
ciastka, ciasta, chipsy, nachosy, jakieś cukierki, połowa z tego została jeszcze, ponieważ dużo osób po prostu też tego nie jadło, w tym ja praktycznie w ogóle nic nie jadłam na swoje 18. Muzykę stworzyłam natomiast sama, nie miałam DJ-a, zaoszczędziłam na DJ-u. Stworzyłam playlistę na Spotify'u, po prostu puściłam tą playlistę, którą sobie stworzyłam na 18. Tak było po prostu taniej i wygodniej, ponieważ właśnie na alkohol poszło około 1000 zł, na salę poszło 600 zł, na dekoracje poszło z 400 zł, jedzenie i picie poszło kolejne 500, nie, około 600 zł, plus pizza 500 zł, plus jeszcze jakieś inne bzdury, których nawet nie pamiętam i tak dalej. Więc to było dosyć tak kosztowne, mimo tego, że nie miałam jakiejś bardzo tej sali, jakby nie wiadomo jakiej i tak dalej. Po prostu było nas dużo, wymagało to po prostu dużych nakładów finansowych, małych jakichś takich bzdur i tak dalej. Ale ostatecznie cieszę się, że wyszło jak wyszło. Trzeba było tą salę oczywiście posprzątać, moi rodzice mi pomagali i dziadek, więc nie było z tym problemu. Ale mam nadzieję, że wszyscy się bawili tak samo super jak ja. Oprócz tego, że na początku musiałam latać za każdym po prostu i usługiwać każdemu, bo to w końcu moja 18, tak? Stworzyłam listę gości, przy czym wpadłam na pomysł stworzenia księgi gości, żeby po prostu każdy się wpisał w tą księgę i ludzie po prostu pijani zaczęli pisać w tą księgę gości jakieś bzdury i śmieszne obrazki i teraz mam taki ubaw z tego, że naprawdę to jest świetne. Impreza skończyła się około 5 albo 6 rano, nie pamiętam dokładnie. Wszyscy wychodzili tak, nie wiem, no około 4, 3, tam już zaczęli ludzie się zwiedzać. Wcześniej też wychodzili, dużo osób się też spóźniło, dawało mi znać, że mi pracują i tak dalej, więc no wszystko miałam jakby tak pod kontrolą. Moja przyjaciółka wymyśliła beer ponga bez beer, tylko z wódką. I jak ktoś trafił do mojego kubka, dawał mi pasy. Nie miałam takich tradycyjnych pasów, że 18 pasów, tylko miałam pasy, kiedy ktoś mi wbił do kubka, więc ich było trochę mniej niż 18. Ale wciąż chyba mnie to bolało, tak mi się wydaje. Więc dziękuję każdemu, kto był na tej 18. Dziękuję, że się tak super bawiliście, że byliście, że śpiewaliście mi 100 lat i po prostu za to, że byliście. Wydaje mi się, że o wszystkim powiedziałam. Jeśli ktoś ma jakieś bardziej szczegółowe pytania, mogę pomóc albo udzielić jakiś rad w komentarzu, jeśli też planujecie 18. I dodam jeszcze link do mojej playlisty 18-kowej na dole w opisie. Zapraszam do subskrypcji i wpadajcie na Instagrama i na inne social media. Buziaki, pa!